Drogowskazy. Mam wielką przyjemność przywitać się z Wami po raz kolejny i zaprosić do wysłuchania drogowskazów, bo właśnie rozpoczyna się nasze kolejne spotkanie. Ja się nazywam Aleksandra Galant, za chwilę przedstawię naszego dzisiejszego gościa, ale zanim to zrobię, chciałabym podzielić się z Wami taką moją refleksją na temat tego, jak niewiele dzieli skrajne uczucia i skrajne emocje, to znaczy jak niewiele dzieli wielką miłość od wielkiego wstydu, od wielkiej złości i od wielkiej zemsty, od wielkiej goryczy. Świetnym przykładem na to, że ludzie, którzy w pewnym momencie są w sobie bardzo zakochani, bezgranicznie sobie ufają, są w stanie dla siebie robić różne rzeczy i różne rzeczy robić ze sobą. Po jakimś czasie są tak sobą rozczarowani i czują w sobie tak ogromne rozgoryczenie, że uciekają się do czegoś, co nazywa się pornozemstą. Przyznam szczerze, że ja nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo powszechne jest to zjawisko i jak często ci rozgoryczeni kochankowie postanawiają wrzucić różne wspólne, intymne nagrania do sieci po to, by tę drugą osobę zranić. No ale niestety dzieje się to często. Ja w internecie znalazłam statystyki, które mówią o tym, że już 1 na 25 osób pornozemsty doświadczyła. A czy jest tak naprawdę? Dlaczego tak się dzieje i co z tym można zrobić? Mam nadzieję, że opowie Agata Bzdyń, radczyni prawna, która zajmuje się prawami człowieka i współpracuje z Feminoteką. Witam w Drogowskazach. Dzień dobry. Zacznę od definicji pornozemsty, którą ja znalazłam na Wikipedii, bo mam czasem wrażenie, że może to nie jest najlepsze źródło informacji, ale to jest na pewno źródło wiedzy bardzo powszechnej. To, co tam znajdujemy, często jest informacją rozumianą w najszerszy sposób. I tutaj o pornozemście czytamy, że jest to rozpowszechnianie intymnych zdjęć i filmów bez zgody osoby, którą przedstawiają, zwykle, aby ukarać ją za nieudany związek. Tak to zwykle jest, tak to można zdefiniować. Rozbierając nomen omen te definicje na części pierwsze, to mam wrażenie, że pierwsza rzecz to jest to rozpowszechnianie, czyli że film, który prawdopodobnie miał być taką, nie wiem, naszą pamiątką, czymś na użytek tych dwóch osób, które takie nagranie stworzyły, nagle trafia do internetu i może to obejrzeć dosłownie każdy, kto się w te, no nazwijmy to, pornograficzne odmęty zapuści. Rozpowszechnianie wiąże się z udostępnieniem. To może być też rozesłanie po znajomych na przykład. To też będzie rozpowszechnienie, opublikowanie tego gdziekolwiek bez naszej zgody jak najbardziej. To się dzieje bez zgody. To jest wbrew nam, prawda? Bo założenie, przypuszczam, że większość tego typu nagrań czy zdjęć jest właśnie takie, że to jest dla nas. To jest dla nas, jesteśmy w jakiejś relacji, godzimy się na jakieś zachowania, coś nam sprawia przyjemność, chcemy mieć chociażby na późniejszy okres jakieś wspomnienia, także na to się zgadzamy. Zgadzamy się na to, że dana osoba to nagra, czy w jakikolwiek inny sposób udokumentuje, na przykład zdjęcia mogą być też. Natomiast nie zgadzamy się na to, przynajmniej niedomyślnie, żeby te zdjęcia gdziekolwiek publikować. I tu właśnie chodzi nie o taką zwykłą zgodę, bo często niektórzy mają takie rozumienie, że skoro jesteśmy w związku i zgodziłyśmy się, czy zgodziliśmy się na takie aktywności, na nagranie takich aktywności seksualnych, to zgodziliśmy się na wszystko, co się z tym wiąże, czyli jakieś zupełnie nielimitowane dysponowanie tymi zdjęciami przez osobę, z którą jesteśmy w tym związku, a tak nie jest. Chodzi o tę zgodę, która wymaga od nas wyrażenia jednoznacznie naszych chęci do tego, żeby ta osoba mogła to opublikować. Wrócę jeszcze do tej wikipediowej definicji, bo to, co mnie najbardziej zastanawia i to, co chyba najbardziej mnie przeraża, to jest ten fragment związany z tym, że pornozemsta ma na celu ukarać drugą osobę za nieudany związek, za to, że albo odeszła, albo dopuściła się czegokolwiek, co doprowadziło do tego, że ta relacja przestała istnieć. Czyli ta pornozemsta w mniemaniu osoby, która po nią sięga, jest takim narzędziem, jest taką ręką sprawiedliwości i to jest przerażające. Ja myślę, że to jest nawet szerszy kontekst tego wszystkiego, ponieważ to jest forma przemocy wobec drugiej osoby. Udostępnianie jej intymnych zdjęć, czy jej filmów w intymnych sytuacjach jest szkodą, której w zasadzie nie da się naprawić, bo nie wszystko zniknie z internetu. Zatem uważam, że to jest jedna z najbardziej dotkliwszych form przemocy seksualnej i przemocy psychologicznej. Często jest też, mówimy właśnie tutaj, że zemsta za nieudany związek. Czasami jest to również chęć wymuszenia na nas czegoś innego. Szantaż. Jakiś szantaż emocjonalny, zmuszenia nas do jakiegoś zachowania innego, że nie wiem, jak tego nie zrobisz, ja nie robię, tak, nie spełniam tego warunku, no to te zdjęcia się ukazują w sieci. Także może to być nie tylko sam nieudany związek, że nagle było fajnie, przestaje być fajnie, rozstajemy się i ta osoba z takiego urażenia, czy swojej dumy, czy swoich uczuć decyduje się na taki krok jak opublikowanie takich filmów czy zdjęć. To może być również forma takiego szantażu, że nie zrobiłaś czegoś, czy nie zrobiłeś czegoś, bo jakby tutaj może to dotknąć każdego i w tym momencie ja to publikuję. Albo zrobiłaś coś, albo mi się wydaje, że coś zrobiłaś i to mi zaszkodziło, bo miałam taki przypadek osobiście, że osobę dotknęło właśnie to przestępstwo, gdyż jej były partner wymyślił sobie, że na przykład ona doniosła na niego policji, że sprzedaje narkotyki. Mimo że ona nie miała, absolutnie zarzekała się, że nie miała nic wspólnego z tym donosem, to nie miała jak mu tego wytłumaczyć, bo on został skazany i odbywał karę pozbawienia wolności. Gdy wyszedł, nie mieli ze sobą kontaktu, natomiast jej filmy, jej zdjęcia ukazały się na różnych portalach. To jest przerażające, bo naruszona jest kwestia jakichś takich bazowych praw i bazowego zaufania. To znaczy, no, te chwile intymne często są takimi chwilami, kiedy rzeczywiście pozbywamy się wielu naszych obron, kiedy okazujemy zaufanie tej drugiej osobie, kiedy jesteśmy po prostu sobą, no ale jesteśmy sobą dla tej osoby, a nie dla jakiegoś większego gremium, więc to jest raz, że zdrada zaufania, a dwa, że odarcie drugiej osoby właśnie z intymności, z jakiegoś takiego, no sama nie wiem jak to powiedzieć, ale mam wrażenie, że to jest naprawdę taki cios między oczy. Bo jest, krótko mówiąc, i to bardzo, bardzo dotkliwy. Każdy związek, w teorii przynajmniej, powinien się opierać na zaufaniu. I to takim bardzo daleko idącym. Przecież związkiem dobrze funkcjonującym nie jest związek, gdzie sprawdzamy partnera, nadmiernie go kontrolujemy, czy wymuszamy na nim jakieś zobowiązania, czy zachowania. Zachowanie takie, jak w zaufaniu zrobienie takich zdjęć czy filmów jest czymś normalnym. Ufamy tej drugiej osobie. Nie możemy powiedzieć, że to jest coś, jeżeli oczywiście nie było tam innych przesłanek, nie było jakiejś siły fizycznej, czy upajania nas alkoholowego i następnie nagrywania takich filmów, czy robienia takich zdjęć. Jeżeli to się dzieje za naszą zgodą, bo chcemy zrobić i sobie, i partnerowi przyjemność, to opublikowanie tego następnie jest po prostu czymś, z czym osoby czasami nie dźwigają. Nie dźwigają tego ciężaru. Zdarzają się próby samobójcze z tego powodu, że te zdjęcia zostały opublikowane. Często też osoby tracą pracę. Ich pracodawca się dowiaduje, bo często ta zemsta nawet polega na tym, że wyślemy do twojego szefa te zdjęcia czy filmy i wszyscy zobaczą, jaka jesteś. To też zwraca uwagę na to, że wstyd jest ogromną bronią, bardzo niebezpieczną. Pani zajmuje się takimi sprawami między innymi w Feminotece, o której już wspominałyśmy, gdzie odbiera pani telefony od kobiet, od osób, które takiej pornozemsty doświadczyły. W jaki sposób one się dowiadują o tym, co się stało? Zazwyczaj od znajomych. Często bywa tak, że osoby publikują te zdjęcia na Instagramie, na Facebooku, na Twitterze, na YouTubie, naprawdę w takich bardzo popularnych miejscach, gdzie jest bardzo duża publiczność i osoba po prostu dostaje informacje od swoich koleżanek, kolegów, właśnie często nawet szefa z pracy czy szefowej, że widzieli taki film z jej udziałem i że mają do niej jakieś zastrzeżenia na przykład. Często bywa też tak, że ta osoba, która chce opublikować, robi na przykład takie fejkowe konta. Oznacza je imieniem i nazwiskiem, bo co jest też ważne przy tym całym problemie revenge porn, on się wiąże z tym, żeby jak najbardziej tej osobie, która jest na filmie czy zdjęciach, dokuczyć. A najbardziej dokucza to, że jeszcze wiąże się z tym opublikowanie jakichkolwiek informacji, które ją identyfikują. Czy imiona, nazwiska, miejsce właśnie zamieszkania, miejsce pracy, wykonywany zawód. Wszystko, co może prowadzić jakieś linki właśnie do jej social mediów, tych oficjalnych, prawdziwych. To zjawisko też jest nazwane, nazywa się doxing. I tak naprawdę, no bo co by przyszło osobie postronnej, która widzi jakiś film pornograficzny, nie wie, kto na nim jest. Zazwyczaj niewiele. Natomiast w momencie, gdy pojawiają się te dodatkowe informacje, to ta osoba staje się identyfikowalna i to tak naprawdę najbardziej jej szkodzi. Zatem można się też właśnie dowiedzieć przez to, że te filmy powstaną na kanale na YouTubie, który będzie zawierał nasze imię, nazwisko. Albo na kanale na jakimś wytworzonym fejkowym koncie na Instagramie. z naszymi, nie wiem, danymi, jakimś pseudonimem, jakimś zdrobnieniem. Olusia23 i wiemy, że Olusia, no to tak na nas mówiono w towarzystwie. Także wszystkie te rzeczy, które nas dotykają, identyfikują, sprowadzą do nas właśnie tych znajomych, bo o to chodzi osobie, która to udostępnia. I nie chodzi o to, żeby to zobaczyło 3 miliony anonimowych ludzi gdzieś tam w internecie, czy w Azji, czy w Afryce, czy gdziekolwiek indziej na świecie. To osoby, które mogą zidentyfikować. Dokładnie tak. To też pokazuje, że to nie są takie działania, powiedziałabym, pod wpływem chwili, impulsu, kiedy człowiek jest targany tą wielką złością, bo pani mówi o przygotowaniach, o tworzeniu kont, o zbieraniu informacji, o takiej dosyć wnikliwej analizie, do kogo najlepiej te zdjęcia wysłać, żeby najbardziej dopiec, żeby najbardziej ukrzywdzić. To nie są rzeczy, które chyba się dzieją w takim amoku. Moim zdaniem nie. Może w jakimś promilu przypadków tak będzie, że to jest ten amok i po prostu tak zadziałam, ale w większości przypadków, z którymi ja miałam do czynienia, było to z góry zaplanowane działanie, które było poprzedzone jakimiś innymi próbami wymuszenia, na przykład powrotu do związku. Pisanie SMS-ów, stalkowanie. I gdy te metody nie działały, bo osoba była zdecydowana na przerwanie danej relacji, to pojawiał się ten ostateczny argument i gdzie ten sprawca już miał czas, już przemyśliwał sobie, już miał ten zamiar, już sobie układał po kolei. Nie przychodzi na moje spotkania, na które ją zapraszam, nie chce mnie widzieć, a ja chcę jej wyjaśnić, dlaczego nasz związek tutaj się rozpadł. Więc on już po drodze tego stalkowania ma taką gdzieś ten zamiar i on jest zazwyczaj w tym swoim bólu czy takim zacieczwierzeniu, tak? Bo to nie jest normalny ból. Normalna osoba, która odczuwa ból po stracie, to zazwyczaj odczuwa jakąś formę żałoby, płacze, chociażby nawet używa różnych używek. Są różne mechanizmy radzenia sobie z takim bólem, natomiast nie jest normalnym zachowaniem, że ta osoba zaczyna krzywdzić innych. A on ma już wtedy czas i przez ten czas przygotowuje to, co ma się wydarzyć później. Ten argument ostateczny, czyli ja ujawnię wszystko o tobie, czego ty się boisz, żeby inni się dowiedzieli. Pani wspomniała o czasie. Przez ostatnie 2 lata w ogóle było trochę więcej czasu. Więcej czasu spędzaliśmy w domu. Wielu z nas przeszło na pracę zdalną. I to również odbiło się na statystykach, które z kolei były prowadzone w Wielkiej Brytanii, gdzie już w jakiś taki instytucjonalny sposób działa infolinia związana z Porn Revenge, gdzie osoby, które ta pornozemsta dotknęła, mogą się zgłosić, opowiedzieć o tym, co się stało i prosić o pomoc. I według statystyk w 2020 roku było o 22% więcej zgłoszeń niż w 2019. Oczywiście być może dlatego, że rośnie jakaś świadomość i że ludzie już wiedzą, że mogą szukać pomocy. Być może ta infolinia robi się coraz popularniejsza, ale może odpowiedzią jest też to, że pandemia jednak coś z nami zrobiła, jednak jakoś na ludzi wpłynęła, a po drugie, no właśnie, czasu, żeby się przygotowywać, było trochę więcej. Ja myślę, że wszystkie te powody w jakiś sposób przyczyniły się do zwiększenia również zgłaszalności takich przestępstw. Ja też widzę coś, myślę tutaj o zmianie pokoleniowej. Osoby, które powiedzmy są w moim wieku, jakimś już średnim bardzo, to po pierwsze nie mieliśmy takich środków jak internet przez większość swojego życia. Dla mnie internet pojawił się już pod koniec studiów tak naprawdę i chociaż samo zjawisko Porn Revenge pojawiło się w latach 80., więc nie jest nowe, ale no, to nie były te same środki wyrazu, przekazu, nie miały takich samych zasięgów. Natomiast zmiana pokoleniowa też polega na tym i to ja widzę również przy zgłaszalności innych przestępstw seksualnych. Osoby młodsze, ja myślę, no już takie w tej chwili wchodzące w dorosłość, one są bardziej świadome tego, czego nie można im zrobić, tak? Gdzie są ich granice i one dużo częściej niż osoby starsze wiedzą, że takie rzeczy należy zgłaszać. I myślę, że to też ma duży wpływ na zwiększenie, bo te osoby też więcej czasu spędzają w internecie. Dla nich to jest takie naturalne, powiedzmy, środowisko. Są osoby, które nie znają świata bez internetu i myślę, że to też w dużym stopniu wpływa właśnie na to zwiększenie. Pandemia również. Siedzieliśmy wszyscy przy komputerach. Były związki, które z jakichś powodów właśnie pandemicznych ktoś utknął na innym końcu świata i pojawiały się różne zachowania. Nagrywaliśmy filmiki samodzielnie, wysyłaliśmy swoim partnerom. Te filmiki teraz hulają gdzieś w internecie z naszym imieniem i nazwiskiem, z naszym linkiem do LinkedIna czy z linkiem do naszego Instagrama i wszyscy mogą zobaczyć, kim jesteśmy. Także to wszystko, myślę, to jest taki efekt kuli trochę. śniegowej. To na koniec tej części naszej rozmowy chciałam zapytać Panią o to, czy powszechność tego zjawiska warto, żeby w jakiś sposób wpłynęła na to, co sami wysyłamy, jakie nagrania tworzymy, z kim je tworzymy, w jakich warunkach. Bo mówiąc szczerze, ja jestem daleka od tego, że to ofiara powinna dbać o to, żeby nikt wobec niej nigdy czegoś nie zrobił. Z drugiej strony, jeżeli zjawisko jest tak powszechne, to może powinna być to właśnie swego rodzaju przestroga, albo chociaż taka czerwona lampka, która zwróci nam uwagę, że nie wszystko, nie z każdym i nie zawsze. Ja myślę, że to można zastosować do każdej sytuacji. Owszem, ofiara ponosi wszystkie konsekwencje związane z takim udostępnieniem filmu czy zdjęć. Natomiast zapewne, jeżeli kogoś na przykład dobrze nie znamy, dopiero zaczęliśmy się z nim spotykać i nie mamy jeszcze pełnego zaufania, nie czujemy się zbyt dobrze, na pewno jest to sygnał, żeby może jednak się powstrzymać takimi zachowaniami. Nie chcę tutaj nikomu ustawiać życia, tak jak powinien się zachowywać. Każdy ma swoje wyczucie i swoje decyzje podejmuje, ale myślę, że powinnyśmy bardzo ufać swojej intuicji. Bo ta intuicja nam często, i to powtarza się w rozmowach, które ja prowadzę z klientkami Feminoteki, ta intuicja im mówiła wcześniej, że może to nie jest za dobry pomysł, znamy się niewiele, niedługo to się nie spotykamy, jeszcze nie wiem, na co cię stać, nie wiem, kim do końca jesteś, a ta osoba już wtedy chciała takich filmików. Ufać sobie tak naprawdę. To jest coś, co jest chyba najbardziej skuteczne w tym przypadku. To jest najlepszy sposób, w jaki możemy zakończyć tę część naszej rozmowy. Taką podpowiedzią, nie chcę mówić, że przestrogą, bo nikogo nie chcemy tutaj straszyć, natomiast taką podpowiedzią, jak wielu problemów można próbować uniknąć. A o problemie dosyć poważnym dzisiaj rozmawiamy. Porn revenge, czyli pornozemsta. O tym, na czym to polega, co to jest za zjawisko i dlaczego ono w ogóle jest stosowane, opowiada radczyni prawna Agata Bzdyń, która zajmuje się prawami człowieka i współpracuje z Feminoteką, do której wiele takich zgłoszeń trafia. Za moment zastanowimy się, jak zachować się w sytuacji, kiedy ta pornozemsta nas dotyka, kiedy dowiadujemy się o tym, że nasze intymne zdjęcia czy nagrania zostały rozpowszechnione i trafiły do osób, do których nigdy nie powinny były trafić. Czy sprawa jest przegrana, czy jednak jest coś do zrobienia. Zatem mam nadzieję, że zostajecie z nami, z Drogowskazami i z Eską Rock. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Słowo się rzekło, Drogowskazy wracają na antenę Eski Rock. W dalszym ciągu mam przyjemność rozmawiać z Wami ja, czyli Aleksandra Galant, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, że jest z nami dzisiaj Pani Agata Bzdyń, radczyni prawna, która zajmuje się prawami człowieka i współpracuje z Feminoteką, która pomaga zrozumieć, czym jest pornozemsta, a jak mam nadzieję za chwilę też powie, jak się przed nią bronić i z nią walczyć, bo o tym chciałabym się w tej części naszej rozmowy zająć. Przede wszystkim mam wrażenie, że kiedy dotrze do nas informacja, że te nasze intymne nagrania gdzieś wyciekły, nieważne czy na Twittera, czy w media społecznościowe, czy maile na przykład naszego szefostwa, czy co gorsza, na pornograficzne portale, to pierwsze, co może się pojawić, to jest chyba ogromna panika. To jest chyba takie, no trochę osunięcie się ziemi spod nóg, no bo wszyscy mamy chyba świadomość, że co raz pojawiło się w internecie, bardzo trudno jest z niego usunąć. Zdecydowanie. Często bywa tak, że pierwsza informacja, że mamy, przychodzi od naszych znajomych, bo jesteśmy zidentyfikowani. Są jakieś linki do naszych oficjalnych social mediów najczęściej. Pojawiają się informacje, ej słuchaj, na Instagramie pojawia mi się nowe konto do zaobserwowania, takie polecane i ono zawiera twoje imię, nazwisko. Zaglądałem tam i wiesz, tam są twoje filmy z relacji z X, powiedzmy, gdzie uprawiacie seks. I po takiej informacji osoby no, są przerażone. To wyrywa ze skarpetek, można powiedzieć. Świat się wali. Co możemy zrobić, to przede wszystkim naszych znajomych poprosić o to, żeby takie konto zgłaszali. Obecnie wszystkie social media mają taką procedurę w zasadzie wdrożoną w związku z rozwojem tego typu przestępstw, żeby usuwać takie konta i filmy jak najszybciej to się da z internetu. Oczywiście im więcej zgłoszeń, tym lepiej, bo najpierw na przykład na Instagramie spotykamy się z jakimś automatem i ten automat decyduje, czy dane konto, czy dany film usunąć, to nie jest od razu żywy człowiek, gdzie możemy powiedzieć, o jaki problem nam chodzi. Więc ja zawsze też polecam osobom, żeby, jeżeli się zgłaszają do nich znajomi, czy jeżeli mają właśnie social media, żeby pomogły tej osobie zgłaszać takie konto, czy takie filmy. To jest dosyć skuteczne. Gdy to się nie uda, bo bywa, że się nie uda, nie udaje się na przykład dlatego, że sprawca tworzy kolejne konta. Aż tak zacietrzewieni są? Bywa bardzo ostro. Sprawca tworzy kolejne konta, puszcza to w różne inne kanały. Jeżeli osoba właśnie tak zareaguje, że zaczyna usuwać to z internetu, na pewno warto też, już tak uprzedzając dalszą część naszej rozmowy, warto robić dowody z tego zachowania, czyli robić screeny, zapisywać niki, z których doszło do takiego udostępnienia, zapisywać, ile miało to odsłon nawet. Będzie to dla nas ważne później, gdy będziemy zgłaszały przestępstwo, bo można, jeżeli ktoś będzie chciał, oczywiście, takie przestępstwo można zgłosić organom ścigania. Natomiast w pierwsza chwila to jest na pewno szok i w takim szoku powinnyśmy pamiętać, że mamy ten awaryjny przycisk, zgłaszamy przemoc seksualną na Facebooku, przemoc seksualną na Instagramie. Twitter tak samo, no nie wiemy teraz, jak Elon Musk do tego podejdzie, ale myślę, że takie rzeczy jednak pozostają poza jakąś wątpliwością co do tego, że ma ich nie być w przestrzeni publicznej, jeżeli my sobie tego nie życzymy. Mówimy na razie o takich działaniach, które możemy podjąć na własną rękę. To znaczy oczywiście zgłaszamy się do Instagrama, do Facebooka po to, żeby trochę nas ochronili tymi sposobami, którymi dysponują. Natomiast sama pani zaczęła mówić o zawiadomieniu służb, o zgłoszeniu czegoś. To jest trudne do zrobienia, również ze względu na tę ponownie barierę wstydu, że nie dość, że te zdjęcia gdzieś zostały upublicznione, to jeszcze trzeba iść i gdzieś publicznie powiedzieć, co się stało. Czyli po pierwsze zdradzić się z tym, w jakiej sytuacji można mnie zobaczyć, a po drugie przyznać się do tego, że no, takie nagrania przy moim udziale i przy mojej zgodzie powstawały. Przede wszystkim możemy również zgłosić to pisemnie. I ja osobom, czy to pokrzywdzonym przestępstwem zgwałcenia, innymi przestępstwami seksualnymi, czy właśnie takim revenge porn, polecam tę opcję. Wtedy unikamy tego pierwszego kontaktu z, powiedzmy to sobie, randomowym policjantem, który może nie być przeszkolony do tego, jak rozmawiać z osobą, która jest pokrzywdzona tak drastycznym, wchodzącym w sferę naszej seksualności przestępstwem. Czyli można i jak najbardziej w takich przypadkach uważam, że trzeba robić to na piśmie. I takie pismo ze zgłoszeniem, ono nie musi zawierać paragrafów, nie musi być jakieś sformalizowane, nie ma formularza konkretnego do takich zgłoszeń. Takie pismo z opisem tego, co mi się wydarzyło, z jakich kont to było. Właśnie po to wspominałam o zapisywaniu tych ników, po to mówiłam o zapisywaniu screenów na przykład tych filmów, tych kont. Takie dowody można dołączyć właśnie do takiego zawiadomienia z opisem. Wiem, podejrzewam, kto to jest. Jest to mój były partner, moja była partnerka, bo też się zdarza. I te osoby tworzyły nowe konta w internecie pod moim nazwiskiem, pokazywały nasze wspólne zdjęcia czy filmy nakręcone w relacjach intymnych, gdzie doszło do stosunku seksualnego czy innych czynności seksualnych. I w tej chwili ta osoba rozpowszechnia to, gdzie może. To jest taki podstawowy, ja bym powiedziała, formularz zgłoszenia, bo tak jak powiedziałam, to nie jest formalizowane. Mamy tam napisać po prostu, co się stało. Nie od nas też należy kwalifikacja prawna. Tej czynności dokonuje prokuratura i policja, więc nie musimy się martwić, czy to jest ten paragraf, czy inny paragraf, bo często osoby się tym stresują, że to jest coś formalnego, taki już większy prawniczy wysiłek. To nie jest tak. Od razu mi przyszło do głowy, że sprawa, którą załatwię osobiście, to jest takie poczucie, jak teraz sobie myślę, to nie wiem, czym ono jest poparte, że kiedy załatwiam coś osobiście, to nabiera jakiegoś szybszego tempa niż pismo, które może wpłynąć, które być może trafi na jakąś stertę rzeczy do zrobienia, która być może zostanie wzięta pod uwagę przez kogoś, rozpatrzona za kilka dni, tygodni, że wyląduje gdzieś na jakimś biurku. I tak i nie. Ja natomiast częściej słyszę skargi osób na zachowania policji. Tak myślałam. Mówiąc szczerze, o to też chciałam zapytać. Niestety takie informacje często się pojawiają, że w przypadku różnego rodzaju przestępstw na tle seksualnym służby nie zawsze zachowują tą należytą, oczekiwaną delikatność, czy po prostu profesjonalizm. Tak, nie zawsze mamy do czynienia z osobami, które są przeszkolone, wystarczająco empatyczne, które mają czas, bo też nie oszukujmy się, oni też mają dużo pracy, a taka osoba nieraz wymaga poświęcenia większej ilości tego czasu na takie zgłoszenie. Dlatego to jest mylne troszkę wrażenie, że to będzie leżało nie wiadomo ile. Po pisemnym zawiadomieniu osoba i tak jest przesłuchiwana, tylko wtedy już idzie do konkretnej osoby, która już wie, o czym będzie ta rozmowa. Ten konkretny policjant czy policjantka już wiedzą, że będziemy rozmawiać na taki wrażliwy temat, bo co jest ważne, w Polsce przynajmniej to przestępstwo jest wnioskowe, co oznacza, że od osoby pokrzywdzonej tym przestępstwem musi policja otrzymać wniosek o ściganie. Oni nie podejmą działań z urzędu w takiej sprawie. My musimy im wyraźnie powiedzieć, tak, chcemy ukarania i ścigania tego sprawcy. Zatem to jest ważne i tak czy inaczej taka osoba będzie przesłuchana, ale tak jak mówię, oszczędza sobie takiego pierwszego niefajnego kontaktu, który naprawdę w moich doświadczeniach spotyka, no nie wiem, nie chciałabym powiedzieć w procentach, ale myślę, że 80% z osób, które idą zgłosić na komendę czy na komisariat przestępstwo. Także jest to naprawdę duża liczba tych osób. Te sprawy chyba też są o tyle charakterystyczne, że my od początku wiemy, kto za tym stoi. No bo pewnie w wielu przypadkach na tych filmach jesteśmy w stanie zidentyfikować, przy czyim udziale one były tworzone, albo do kogo były wysyłane. Często to się dzieje po czasie, bo czytałam gdzieś historię jednej kobiety, która mówiła, że ona z trudem rozszyfrowała, kiedy to nagranie powstało i tak naprawdę pomogło jej zidentyfikowanie wnętrza, w którym to się działo. Rozpoznała, do kogo należał ten pokój. No więc na dobrą sprawę wiemy, kto nam to zrobił. To też jest straszne. Fundacja Ster zrobiła w 2016, co prawda roku, to już trochę czasu minęło, takie badania, z których jasno wynikło, że w przypadku gwałtu sprawca to w 60% jest osoba znana, bliska wręcz, przyjaciel, krewny, były partner albo partner. No i tak samo jest tutaj. Doświadczamy tego ze strony bliskiej nam osoby. Dokładnie tak jest. My wiemy, natomiast nadal jest to zasada powszechna z prawa karnego. Takiej osobie przysługuje domniemanie niewinności i trzeba ją ustalić w stopniu, który będzie pozwalał nam przypisanie jej tych czynów i winy za te czyny. To, że ona to zrobiła, więc organy ścigania muszą mieć pewność, o kogo chodzi. To, że my mamy podejrzenie, to jest dla nich idealna ścieżka, żeby szukać tej osoby, tak? Bo jeżeli mamy jej imię, nazwisko, to najprawdopodobniej mamy jej adres. Wiemy, z jakich kont na przykład e-mail korzystała dla swoich własnych celów, a to pomaga w ustaleniu jej IP, z którego to się wszystko tam zadziało później. Zatem podając te wszystkie informacje organom, na pewno przyczyniamy się do szybszego poznania tego sprawcy i faktycznego przypisania tych czynów do konkretnej osoby. Powiedziała Pani o numerach IP i to skierowało mój tok myślenia na te już bardziej internetowo-serwerowe tory, no bo rozmawiałyśmy do tej pory o przypadkach, w których te nagrania trafiają do mediów społecznościowych, do znajomych i bliskich, natomiast zdarzają się też sytuacje, w których one trafiają na strony pornograficzne i tam żyją już własnym życiem. I czy tam z kolei mamy jakąś szansę doprowadzić do sytuacji, w której one zostaną usunięte i znikną na pewno? Tam również są takie mechanizmy, żeby to zgłaszać. Natomiast pojawia się ten problem, że nie zawsze serwery, na których te serwisy bazują, są powiedzmy w naszym kręgu kulturowym, gdzie my poważnie podchodzimy do tych przestępstw i właściciele tych serwerów, czy właściciele tych portali, na których to zostało udostępnione, będą to systematycznie i szybko zgłaszać. W momencie, kiedy to się zadzieje gdzieś, gdzie na przykład nie mamy kontaktów, nie mamy wymiany jakichś między organami ścigania, które potrafią tak wysłać taką notę, że tam jest coś, co jest przestępstwem i narusza intymność danej osoby, to bywa tak, że gdy to się wydostanie poza nasz obszar działania, czy możliwości działania, że to niestety tam zostanie. To jest ta niestety przykra tutaj i bardzo daleko idąca konsekwencja tego przestępstwa. Tam niestety bywa tak, że osoby to rozpowszechniają, to się tak rozgałęzia, idzie z jednego serwisu na inny serwis i w sumie jest wszędzie. i my nie mamy na to już wpływu. A same, nie wiem jak to dobrze nazwać, administracje tych portali, osoby, które tymi stronami zarządzają, jakie jest Pani doświadczenie? Te portale, uogólniając, są gotowe na współpracę? Te portale jak najbardziej dostrzegają problem. To jest takie budzące nadzieję, że po tej stronie ewidentnie jest taka chęć do współpracy w tym zakresie. Ja myślę, że to się dzieje też pod wpływem aktywistek, które zajmują się przemocą seksualną. Akurat revenge porn zaczął się od tego, że w Hustlerze były publikowane takie zdjęcia pochodzące od czytelników w latach 80. i stamtąd jakby się wywodzi to, że też w Stanach Zjednoczonych powstały takie fundacje, Civil Rights Movement, które właśnie zajmują się przemocą w internecie, to był cyber violence, i te organizacje zaczęły pozywać różnych, że tak powiem, administratorów, ogólnie różnych portali, i przyniosły te pozwy skutek. Masa, która poszła, tych pozwów tam, przyniosła taki skutek, że zaczęły się pojawiać i ostrzeżenia, i możliwości usuwania, zgłaszania takich filmów, ale też właśnie zadośćuczynienia dla tych osób. Też administratorzy zaczęli sami pilnować tego, aby na ich stronach faktycznie były filmy. Są takie, jest user content, jest udostępniany, ale żeby te filmy miały tą wyraźną zgodę, o której mówiłyśmy na początku. Jest jeszcze jedna forma zgłaszania tego problemu, o której nie rozmawiałyśmy, mianowicie chodzi o zwrócenie się o pomoc dla siebie, taką pomoc psychologiczną, wsparciową, no bo przecież Pani już wspomniała w trakcie naszej rozmowy, że konsekwencje doświadczenia pornozemsty są ogromne i często mogą być tragiczne w skutkach, bo to jest też coś, z czym my musimy umieć sobie radzić. Nie tylko przeciwdziałać temu, co już się stało i walczyć z tego konsekwencjami, ale też zadbać w tym wszystkim o siebie. Zakładam, że jedno z takich miejsc, które niesie pomoc i do którego można się zwrócić, jest wspomniana już Feminoteka. Oczywiście w Feminotece są osoby, traumatolożki, które są wyspecjalizowane w prowadzeniu terapii i takiej pomocy interwencyjnej dla osób, które są ofiarami takich przestępstw. Więc ja zawsze polecam kontakt z taką osobą. U nas jest tak, że dana osoba ma takich 5 interwencyjnych najpierw spotkań, podczas których właśnie decydują, czy jej potrzebna jest dalsza pomoc. Ale jeżeli pojawiają się jakiekolwiek problemy psychiczne, pojawia się depresja, pojawiają się stany lękowe, to jest pierwszy sygnał do tego, żeby szukać pomocy właśnie dla siebie, bo bywa, że takie wsparcie koleżeńskie, które też jest ważne, nasi przyjaciele, jeżeli nas w tym wspierają, to jest nieocenione wsparcie. Natomiast to są już w mojej ocenie najczęściej sytuacje takie, że trzeba szukać pomocy specjalisty. Pani wspomniała o zespole wykwalifikowanych traumatolożek, ale zastanawiam się, czy to jest problem na tyle powszechny, że ogólnie specjaliści wiedzą już, jak sobie z tym radzić, bo ja mam wrażenie, że to jest nie tylko naruszenie naszych granic, ale bazowa ufność zostaje naruszona, no bo jak ufać ludziom, jak ufać światu, jeżeli ta osoba, która przez moment była najbliższa i z którą na coś się umówiliśmy, i nawet jeżeli uczucie wygasło, no to jakieś zasady obowiązują, przeciwko temu wszystkiemu wystąpiła. Pamiętajmy, że zawsze taka osoba, do której pójdziemy, nie wiem, nasz psycholog polecony przez znajomych, tak, który nie specjalizuje się akurat w prowadzeniu osób po traumie związanej z przemocą seksualną, taka osoba zawsze może nam powiedzieć: szukajcie dalej, polecamy innego specjalistę w tym zakresie. Być może wystarczy pomoc takiej osoby. Często też pomaga farmakoterapia, bo to są poważne stany, zaburzenia snu, stany lękowe. Osoba często doznaje stresu posttraumatycznego, czyli popularnie zwanego PTSD. Nie da się tego wyleczyć przytuleniem, chociaż jest ważne to przytulenie, nie jest to właściwy sposób leczenia tego. Ale myślę, że każdy terapeuta, każdy, do którego pójdziemy, czy psychiatra, będzie nam polecał jakąś formę terapii u specjalisty, ale w podstawowym zakresie moim zdaniem powinni pomóc. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, żeby w tej sytuacji zadbać nie tylko o swój komfort związany z tym, żeby te zdjęcia czy nagrania zniknęły, ale też o swoje bezpieczeństwo i komfort psychiczny, bo to są rzeczy, które niestety, jak się mówi, co się odwlecze, to nie uciecze. To są sprawy i problemy, które tak łatwo nam nie odpuszczą. Tak wygląda to z punktu widzenia psychologii między innymi, natomiast mam nadzieję, że za chwilę porozmawiamy o tym, jak na to wszystko, o czym mówiłyśmy do tej pory, pory zapatruje się polskie prawo, no bo wielokrotnie padały już tutaj słowa odnoszące się do zgłaszania tej sprawy jako przestępstwo, więc ta sprawa musi być jakoś kwalifikowana. Przyjrzymy się temu, jakie rozwiązania wobec pornozemstwy ma polskie prawo. Będzie o tym mówiła Agata Bzdyń, radczyni prawna zajmująca się prawami człowieka i współpracująca z Feminoteką. Drogowskazy wrócą na antenę Eski Rock już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Przed nami finał dzisiejszego spotkania w Drogowskazach na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant i mam tę wielką radość, że w naszym radiowym studiu w dalszym ciągu gości Agata Bzdyń, radczyni prawna zajmująca się prawami człowieka, współpracująca z Feminoteką. No i właśnie między innymi z ramienia Feminoteki zajmuje się sprawami osób, które dotknęła pornozemsta. Pornozemsta, czyli sytuacja, w której ich nagrania czy zdjęcia z takich intymnych chwil zostały rozpowszechnione, upublicznione. No jak to się popularnie mówi, po prostu wyciekły do miejsc, w których nigdy nie powinny były się znaleźć. Tak jak zapowiedziałam pod koniec drugiej części naszej rozmowy, chciałabym zapytać o to, jak na tę sytuację odpowiada polskie prawo. Czy tutaj ten problem został już dostrzeżony? Czy są jakieś metody, narzędzia do tego, żeby z tym walczyć? No i żeby w jakiś sposób dosięgnąć osób, które takie zdjęcia i nagrania upowszechniły. Owszem, jest to przestępstwo, które jest skodyfikowane w naszym kodeksie karnym od 2009 roku nawet, więc już wtedy nasz ustawodawca dostrzegł konieczność, a zazwyczaj ją dostrzega wtedy, kiedy pojawia się więcej danego rodzaju niepożądanych zachowań, aby to kodyfikować, czyli umieścić w kodeksie po prostu. I chciałabym powiedzieć, że nasz przepis jest dużo szerszy niż samo udostępnianie bez naszej zgody zdjęć czy filmów. Nasz przepis mówi o tym, jest to artykuł 191a i on brzmi, może go przeczytam, będzie najlepiej. Kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. I co tu jest? Mamy dwa typy takich przestępstw, czyli samo utrwalanie wizerunku, jeżeli jest przez sprawcę w jakiś sposób wymuszone przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem na nas, jest już przestępstwem. Spełnia warunki tego paragrafu, który odczytałam, czyli nie musi dojść w tym przypadku do udostępnienia tego. Czyli już samo to, że ktoś w jakiś sposób nas przymusi, użyje przemocy fizycznej do tego, żeby zmusić nas do nagrania danego filmu. Będzie nam groził, że coś tam się stanie, tak, gdy się nie poddamy temu nagraniu, albo użyje jakiegokolwiek podstępu. To bywa, że podstępem na przykład jest wabienie kogoś i oblanie, nie wiem, kawą, po czym ta osoba musi z siebie zmyć czy zmienić ubranie i w tej czynności nagą osobę się nagrywa z ukrycia. Prawo karne jest o tyle fajne dla prawników, prawnicy tak rozumują troszkę inaczej, że ono zawiera multum stanów faktycznych, które mogą się kryć pod tymi zapisami, tak, które mogą być jakby kwalifikowane w ten sposób, że będzie spełniały warunki tego przestępstwa. Nie wiem, czy ktoś śledzi, czy zmiany w prawie, czy dyskusje na temat przestępstwa zgwałcenia. To tam nasza definicja zgwałcenia właśnie tak podobnie jak i tutaj wymaga tej przemocy, groźby bezprawnej, czy podstępu do wypełnienia. I właśnie ten pierwszy element jest tutaj bardzo podobny. Zgoda jest dopiero na udostępnienie. I to jest właśnie ta druga część, gdzie ten wizerunek nagiej osoby, czyli nagiej bez bielizny, osoby w trakcie czynności seksualnej. To też warto wyjaśnić, bo laicy myślą, że to jest tylko stosunek seksualny. To nie jest tylko to. To jest zbiór czynności, które się sprowadzą na przykład do gry wstępnej, czy będzie to też stosunek oralny, czy analny. Jakby wszystkie te zakresy są tutaj spełnione. Kiedy pani słucham, od razu myślę sobie o takiej rozprawie czy sytuacji, kiedy osoba, która doświadczyła tej pornozemsty, udowadnia czy rozmawia, dyskutuje o tym, co na tym filmiku, nagraniu się dzieje. I mam wrażenie, że to musi być jakiś koszmar. Ja myślę, że te filmy po prostu bywają odtwarzane na rozprawach. Też nieprzyjemnie. Nie musimy tam być. Jeżeli jesteśmy osobą pokrzywdzoną, nie musimy uczestniczyć w rozprawie. Jest to na pewno dalece nieprzyjemne i to jest przeżywanie po raz kolejny tej traumatycznej sytuacji i poniekąd też rozpowszechnienie kolejne, jakby nie było. Ale ja mam takie doświadczenie, że już sądy zaczynają rozumieć tę sytuację, że taki to dyskomfort sprawia. I bywa, że ta osoba właśnie nie musi tam opowiadać jakby ze szczegółami. To jest film. Wszyscy wiemy, widzimy, co jest na tym filmie. Sąd może przeprowadzić sobie ten dowód też in camera, czyli w swoim gabinecie. Nie musi go puszczać na sali, chociaż być może będą takie okoliczności, gdzie będzie to konieczne. Załóżmy sytuację, w której osobie, która te filmy upowszechniła, wina została udowodniona. Sąd wydaje wyrok skazujący. No i co dalej? O jakich karach my mówimy? Przede wszystkim wymiar ten kodeksowy, o którym wspomniałam, to jest naprawdę tylko teoria tej kary. To nie jest tak, że od razu zgłosimy, będzie ten akt oskarżenia, przeprowadzamy i ta osoba dostaje 5 lat na wejściu, krótko mówiąc. Wymiar kary zależy od wielu różnych czynników i przede wszystkim od zachowania sprawcy, jego wcześniejszego prowadzenia się, powiedzmy, oraz tego, czy rokuje jakby na przyszłość, że tego prawa naruszał nie będzie. Tak jak przeglądałam Leksa, żeby sobie uaktualnić przed naszym spotkaniem jakąś wiedzę na temat orzecznictwa, to stwierdzam, że jest tego dosyć mało. Jest mało orzeczeń co do tych spraw, co wynika z tego, że no, nasze organy wcześniej, mam wrażenie, nie traktowały tych przestępstw zbyt poważnie. Były też utrudnienia w uzyskiwaniu informacji o adresach IP, czyli ustalaniu tego sprawcy, bo Facebook odmawiał często, już to się zmieniło, podkreślam. Po zwolnieniu z tajemnicy telekomunikacyjnej portale udostępniają dane sprawców, więc tutaj jest o wiele lepiej i myślę, że w niedługim czasie, jeżeli osoby będą się decydowały na takie zgłoszenia, może ta sytuacja i statystyka orzekanych spraw i wyroków skazujących w takich sprawach się poprawić, ale czy te kary będą właśnie takie radykalne, to bym na to nie liczyła, właśnie ze względu na to, że często takich przestępstw dopuszczają się osoby, które wcześniej nie były karane w żaden inny sposób i bywa, że to nie są osoby jakoś wysoko zdemoralizowane. Bo tak jak wspomniałyśmy na początku, to często są kochankowie, byli kochankowie, osoby no, wysoce inteligentne, prowadzące poza tym przestępstwem tak całkiem normalny tryb życia, mające, nie wiem, pracę, mające jakieś źródła utrzymania i normalnie w innych relacjach prawidłowo funkcjonujące. Także w przypadku takich sprawców musiałby to być bardzo drastyczny czyn, żeby sąd orzekł karę pozbawienia wolności w przypadku takiego pierwszego razu kogoś, bez warunkowego zawieszenia kary. Chciałam powiedzieć, czy kobiety, które się zgłaszają, ale tak jak pani słusznie w trakcie tej rozmowy zwróciła uwagę, to jest problem, który dotyka również mężczyzn, więc powiem bezpiecznie, czy osoby, które się zgłaszają, które szukają pomocy, jakie one mają wątpliwości, na przykład przed zgłoszeniem tej sprawy do służb, przed wyjściem na drogę sądową? One przede wszystkim boją się tego, że będą ignorowane, że będą wyśmiane. Właśnie ten wstyd, o którym mówimy, to jest niesamowicie silne narzędzie, które zniechęca do jakiejkolwiek aktywności w zakresie dochodzenia swoich praw i żądania skierowania postępowania karnego przeciwko sprawcy. Właśnie dopytywanie przez osoby z policji o te intymne szczegóły, jakieś próbowanie obwinienia ofiary, bo pytania typu, a dlaczego pani się zgodziła na taki film? I tak. I to pytanie jest zasadne i nie jednocześnie, tak? Bo pyta osobę o coś, ma doprowadzić jakby do ustalenia, dlaczego ten film powstał, bo może właśnie było tak, że też było tam dalsze przestępstwo, bo to ma pokazać, czy tam była ta przemoc, groźba, czy ten podstęp na przykład. Więc ono w zakresie ustalenia stanu faktycznego tej sprawy, ono absolutnie może być uważane za zasadne. Natomiast ono ma tą drugą, że tak powiem, broń, która obwinia osobę, która jest ofiarą tego przestępstwa. Ale o tym rozmawiałyśmy też na samym początku, że do momentu, kiedy coś nie dzieje się wbrew zgodzie, no to właściwie problemu nie ma. Problem pojawia się, kiedy nagranie jest rejestrowane bez zgody i również bez zgody jest rozpowszechniane. Dokładnie tak. Natomiast też musimy ustalić, jakby nasze prawo tego wymaga, czy właśnie to nagranie powstało za naszą zgodą, bo tak jak rozgraniczałyśmy ten artykuł 191a, może być też tak, że ten wizerunek nasz został nagrany bez naszej zgody, właśnie pod wpływem przemocy, groźby lub podstępu i ten sprawca jednymi zachowaniami wypełnił oba te znamiona czynu, co wpłynie na jego odpowiedzialność, wysokość kary, czy wysokość nawet zadośćuczynienia, bo taka osoba właśnie dochodząc nawet w postępowaniu karnym może dochodzić też naprawienia szkody. Sąd może nawet z urzędu zasądzić naprawienie szkody w postaci na przykład przyznania jej zadośćuczynienia za to, co się stało, czyli naprawienia tej krzywdy, która się wyrządziła. Nie naprawi to nigdy, od razu mówię z góry, całości tej krzywdy, bo konsekwencje takich czynów są przeogromne. I bywa, że są rozciągnięte nie na kilka miesięcy czy na kilka tygodni, a na lata. Na koniec naszej rozmowy chciałam też zapytać o to, jak Polska wypada na tle innych krajów, krajów europejskich, ale nie tylko, jeśli chodzi właśnie o ściganie tego typu przestępstw. Mam wrażenie, że Wielka Brytania to jest kraj, który wziął się za temat bardzo poważnie, no bo tak jak już przywoływałam, tam powstała infolinia, tam już chyba powstał cały system, który ma nie tylko wspierać ofiary, ale dążyć do tego, że sprawcy będą ukarani, również po to, żeby nikt na podobne pomysły już nie wpadał. Wiem, że różne działania są podejmowane i we Włoszech, i w Niemczech, i w Izraelu czy Australii. A jak to wygląda w Polsce? Czy rzeczywiście nasz system odpowiada na te problemy, których ludzie coraz częściej doświadczają? Ja myślę, że coraz lepiej, aczkolwiek nadal niewystarczająco. Tego się obawiałam, powiem szczerze. Niestety ściganie przestępstw na tle seksualnym, mimo że to przestępstwo nie jest w ogóle umieszczone w rozdziale, który dotyczy naszej wolności seksualnej, to jest taka ciekawostka, myślę, bardziej dla prawników, to ono nie jest ścigane, myślę, należycie, z należytą dokładnością, szybkością przede wszystkim, bo tak jak wspominałyśmy wcześniej, to są rzeczy, które się pojawiają w internecie. Internet żyje, nie da się ukryć tego, że żyje, to się mnoży, to się kopiuje, to ludzie ściągają na swoje smartfony, rozpowszechniają w inny sposób, więc należyta szybkość zgłoszenia, należyta szybkość zablokowania możliwości dalszego rozpowszechniania, czy po prostu tego, że to tam jest kluczowa moim zdaniem tutaj dla tej osoby pokrzywdzonej. I bywa, że to się nie dzieje aż tak szybko, dlatego też wspominałam o tej pierwszej pomocy swojej, tak, żeby to zgłaszać bezpośrednio do administratorów tych portali, o których wiemy, że to się tam nam pojawiło, ponieważ no, nasze służby aż tak szybko mogą nie zareagować i to jest, myślę, tutaj ta wada, bo to pozwoliłoby w znacznej mierze zapobiec tej szkodzie, bo im mniej ludzi to zobaczy, tym tam mniejsza szkoda będzie. Pamiętajmy, że zazwyczaj są tam nasze dane, więc jest to dosyć poważny problem. Co więcej, myślę, że też przeszkadza taki brak wrażliwości, tak, właśnie na te przestępstwa. To, że osoby są pokrzywdzone bardzo dotkliwie w zakresie bardzo intymnej sfery. Myślę, że tutaj standardowe, które znamy z przestępstw zgwałcenia też, tak, zachowania, obwinianie ofiary, wtórna wiktymizacja, czyli powtarzanie tego w czasie procesu, zadawanie też takich pytań, które no niekoniecznie powinny być zadane w tej osobie. Tutaj widać, że na przykład oczekiwanie, że ktoś dał dorozumianą zgodę, tak, też może być takim wiktymizowaniem ofiary. No skoro była pani z nim w związku i to robiliście, to przecież to oczywiste, że on może z tym zrobić, co chce. No nie takie oczywiste. Na to nie miał mojej zgody, miał zgodę na to, żeby to, nie wiem, mieć w swoim smartfonie, bo chciał sobie przypomnieć nasze miłe chwile, gdy będzie mniej miło, załóżmy, tak, albo gdy ten związek się nawet skończy, a na rozpowszechnienie tej zgody nie miał, więc myślę, że tutaj rozumienie, samorozumienie przez organy ścigania tej zgody, co właśnie w Wielkiej Brytanii tak przewróciło, że tak powiem, system ścigania przestępstw seksualnych, to było właśnie rozumienie zgody. Wprowadzenie zgody do rozumienia też przestępstwa zgwałcenia. Tej zgody, która wyraża naszą, no bezsprzecznie, chęć na daną czynność seksualną z naszej strony. Więc myślę, że to są takie największe problemy. Rozumienie zgody, rozumienie tego też, czym jest przemoc. Że przemoc ma różne objawy, różne oblicza, że to nie tylko jest ta przemoc fizyczna, gdzie ktoś zostaje z siniakami, czy z podbitym okiem, czy z rozcięciami, ale to jest też przymus psychiczny, że to mogą być te zachowania, które przez wiele lat po prostu pozbawiają daną osobę poczucia jej własnej wartości, poczucia własnej godności. i która w takim stanie, po takiej manipulacji ze strony sprawcy, ona zrobi dla niego wszystko. Po czym ten sprawca jeszcze właśnie potrafi ją, krótko mówiąc, dobić, rozpowszechniając, gdy ona zdecyduje się na przykład odejść. Potrafi ją dobić tym, że te zdjęcia, te filmy udostępni. Co ja widzę jakby jako pewne nieuregulowanie, bo tak jak wspomniałam, przepis jest z 2009 roku. Czyli już trochę czasu minęło. Tak, a internet, technika, różne praktyki wideo się rozwijają, to nie stoi w miejscu. Ja na przykład widzę tutaj problem z czymś, co się nazywa deepfake'i, bo my mówimy o udostępnianiu naszego wizerunku, podczas gdy to my jesteśmy w trakcie tej czynności seksualnej. Obecnie rozpowszechnia się zjawisko, gdzie umieszczana jest na przykład nasza twarz, a ten jest montowana w akt seksualny jakichś aktorów porno. Albo aktorów, nie wiem, hollywoodzkich chociażby, w jakichś znanych filmach, powszechnie znanych. Więc trudno będzie mówić, że to jesteśmy my w trakcie czynności seksualnej. I myślę, że tutaj jest pełen popis zarówno dla naszych śledczych, dla naszych sądów, bo najłatwiej będzie powiedzieć, że to nie jest uregulowane. Trochę mało jak dla kogoś, kto tego doświadczył, kto padł ofiarą takiego działania. Owszem, natomiast no, tutaj mamy właśnie zakres, czy tam wtedy jesteśmy my w trakcie czynności seksualnej i myślę, że nad tym będą się głowić prawnicy, teoretycy, mam nadzieję, że też w praktyce na pewno, bo to się dzieje, już się dzieje. Nasze głowy są wstawiane do jakichś właśnie takich filmów, gdzie jest, nie wiem, na przykład hardkorowe porno i jest to puszczane w internet, więc myślę, że tutaj jest duże pole do rozwoju zarówno orzecznictwa, jak i praktyki, być może nawet zmiany treści tego przepisu. Tak de lege ferenda, jak to mówią prawnicy, czyli na przyszłość. I oby w tej przyszłości różne działania były podjęte w taki sposób, by jak najbardziej chronić wszystkich, zwłaszcza te osoby, które mogłyby paść ofiarą porn revenge, pornozemsty, o której dzisiaj rozmawialiśmy. Z tego, co pani mówiła, ona może przybierać bardzo różne oblicza i w różny sposób może być wymierzana osobom, które się tego nie spodziewają, bo po prostu kiedyś komuś zaufały. O pornozemście opowiadała Agata Bzdyń, radczyni prawna zajmująca się prawami człowieka, współpracująca z Feminoteką. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję za zaproszenie. Ta nasza rozmowa już dobiegła końca. Oczywiście, gdybyście chcieli posłuchać o niej raz jeszcze, bo mam wrażenie, że ona wielu osobom może się przydać, to ona jest do waszej dyspozycji na YouTubie, na Spotify, na www.sk.rock.pl, tak samo jak i wszystkie nasze archiwalne odcinki. Do waszej dyspozycji pozostają też adresy mailowe drogowskazy@sk.rock.pl oraz agalant@grupaz.pl. Trudna rozmowa za nami, bardzo trudny temat, co gorsza temat, który będzie się rozwijał, nie wiadomo niestety w którą stronę. Tym bardziej dziękuję wam za obecność, dziękuję za spotkanie i jak zwykle mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Aleksandra Galant. Drogowskazy.